Ej. Jak po górach, to może jakieś baseny, może jakiś relaksik, no to idziemy. Aquapark Zakopane. Zobaczymy, jakie w środeczku, jak wygląda, jakie są ceny. Ile na pewno ludzi? Ten aquapark słynie z tego, że jest przepiękny widok na Giewont, góry. Aquapark Zakopane. Czynne od 9 do 22. A to jest parking. Nam potrzebny. Parking przy aquaparku. Godzina 10 zł chyba. Doba 100. No to dosyć drogo. Dla klientów złotóweczka. Za godzinę. No, jesteśmy w środeczku. Kasy, termy na górze. Restauracja, kręgielnia. Sala zabaw. Idziemy. Relaksik. Troszkę się zrelaksować trzeba. O, górka. No, jesteśmy na górze. Wyszliśmy z szatni, idziemy na termę. Po schodkach do góry. Jak tam? Dobrze. No i jesteśmy. Zostawmy to klap. Czyli powiedziawszy, lata świetności, ten basen mają już za sobą. Ale nadal jest spoko. Pewnie nie jedno miasto chciałoby mieć taki aquapark u ciebie. Jest godzina za 5:15, ludzi nie ma. Tyle co na baniach, czy pewnie na innych termach. Jest spoko. Można sobie swobodnie pływać, czy jakieś jacuzzi. Nie ma z tym problemu. Nie? Idziemy na falę? Na falę, robić falę. Fala od 15 lat, bez treści wzrostu. Mogę? No nie wiem. Minusem. Żeby przejść na basen zewnętrzny, trzeba przejść, wyjść z basenu wewnętrznego i przejść tędy. No szkoda, że nie jest to połączone jakoś, ale wszystkiego już nie może. Miotki lubią najbardziej. Pogoda mocno burzowa. Jest tu wypad z jednej z wieżalni zielonej. Tutaj jakieś bicze wodne. Przepiękny widok na Giewont. Naprawdę żadne termy tego nie mają. To aquapark Zakopane. Chyba łówkę również. Tutaj jest
miejsce do pływania, jakieś bicze wodne. Po co? No, ciepła woda. Chcesz coś zobaczyć? Ciepła? Tato! No. Tato! Więc to jest spoko w Zakopanem, że można wszystko połączyć. Chcę sobie po górach pochodzić tak jak my, z gór pójść sobie na basen, troszkę zregenerować się. I człowiek śpi później jak dziecko. No. Gotowa, zostań tu. Tak budynek wygląda. Temperatura wody, nie wiem czy zobaczę stąd. Temperatura basenu zewnętrznego 32 stopnie. Temperatura hali 29. I odczuwalna 20 coś. Nie wiem, tam zamazane. Czekaj na mnie. Co tu mamy? Piękny widok. Tam burza poszła albo przyjdzie, zobaczymy zaraz. Lepiej żeby nie było. Co? Lepiej żeby nie przyszło, ja tam dojść deszcz. No trochę tak. Codziennie pada. Wieczorami. Codziennie jest też pogoda taka, że można spacerować. Wszystko jest. Słoneczko i deszczyk. Dobrze, śniegu nie ma. Strefa dla dzieci. Tutaj można sobie pływać, są tory. Jedno jacuzzi tam. Co? O, jacuzzi jest trochę małe. Ile tam? 4 osoby widzę i full. Ale gitara. Idziemy po schodkach. Jest i rzeka. Moja ulubiona atrakcja. To jest spora, więc fajna. Co? Zobaczę, może pójdę. Ale najpierw do rzeki idziemy. O i mocny prąd. To lubimy. Tak, ja wygodnie, a ja cię muszę prowadzić. No. Mogę machać nóżkami, pomogę. No. Dobra, nurkujemy. Idziemy dalej. Nie no, fajna rzeczka, bo jest duża rzecz. A tu jest czego? Tu nie jest term, chyba największy. Mnie podtabra. Jedna rundka zrobiona, idziemy dalej do gryba. Tu jest bar i zjeżdżalnia. Poszedłbym na zjeżdżalnię, ale po pierwsze nie chcemy się iść po tych schodkach, po drugie mega kolejka. Ale macie tutaj czerwoną zjeżdżalnię, pewnie szybką, bo krótka i zieloną mega dużo. Ona chyba
ryba na zewnątrz właśnie prowadzi, nie? No. Tak z góry to wygląda. No. Tu już kupiłem. Na saunę osobną trzeba sobie kupić. Wejściówka. Szkoda, że nie ma tak jak w termach bania, że dodatkowo w bilecie jest jedna sauna dla wszystkich. No trudno. Wszędzie leżaczki. Tam dla zjeżdżania, dla najmłodszych. No. Jak ci się podoba? Spoko? No. Ja też uważam, że spoko. No. Cena. Ile zapłaciliśmy? 59 za osobę. Za 2,5. No to dosyć sporo, no ale teraz 8, to chyba wszystko kosztuje. 80 zł no. Na cały dzień. Dobra, idziemy dalej. No. Wejście na saunę. Wejście na saunę. Strefa spa. Miałbyś ktoś chciał skorzystać. Mniej więcej pokazali, jak wygląda aquapark Zakopane. Myślę, że warto, szczególnie dla tych widoków, że można sobie poleżeć w jakimś jacuzzi z widokiem na Giewon. Naprawdę fajna sprawa. No, polecamy. Oglądajcie nasze filmy, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Boom.